Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony. A dzisiaj przygotowałem moim zdaniem fajną alternatywę dla Audi A4B8, czyli Audi A6 C6 po lifcie. Tutaj w tym aucie oczywiście mamy taki sam silnik jak w B8, dwulitrowego Common Raila, czyli bardzo dobry i sprawdzony silnik, który u mnie bardzo też często pojawia się na komisie. Ludzie jak to kupią, bardzo sobie to cenią. No i przy okazji drugi plusik jest taki, że auto na pewno jest tanie w obsłudze, bo sam rozrząd tego silnika kosztuje około 500 zł. Więc nawet taniej niż nawet w markach takich bardziej, jak to się mówi, budżetowych. Cóż o aucie. Tu mamy 2009 rok i niski przebieg, bo jest to tylko 209 tysięcy. Raz z potwierdzeniem fakturami i książką serwisową. Jest też fakturka na wymianę rozrządu, ale to wszystko jak zawsze opowiem wewnątrz pojazdu. Przy okazji trzeba dodać, że auto jest w pakiecie stylistycznym S-Line i pewnie w tym kolorze takim lekko śliwkowym, który występował tylko też dla S-Line. I oczywiście mamy też Big Xenon z przodu, czyli coś, co na pewno klienci lubią. No i alufelgi 17, pakiet chromów, jak widać wokół na relingach. No i przy okazji oczywiście jeszcze czujnik zmierzchu, czujnik deszczu. Auto jest bezwypadkowe, no i przyjemnie utrzymane, bez korozji i tam wgnieceń. Myślę, że chyba aucie to tyle. Zaraz przejdziemy do wnętrza. To nagrajmy sobie książkę serwisową. Tutaj widzicie wpisy dość często. Tutaj do 102 mamy Audi, więc fajna sprawa. Ktoś nie oszczędzał na serwisie. Dalej przechodzimy. Tutaj też Audi 132, 162, już jakieś inne serwisy, 178. No i tutaj mamy jeszcze ten 202 i tutaj macie zaznaczony, że był zrobiony 2 lata temu pasek rozrządu, więc jest naprawdę niewiele na tym pasku przejechane. Ile można powiedzieć? Raptem 10, niecałe 10 tysięcy. A tutaj jeszcze macie mnóstwo faktur wraz z jakimiś przeglądami z zagranicy, które po prostu potwierdzają większość tych napraw. Dobrze, to sobie zrobimy pauzę, schowam to. Chodźmy sobie do wnętrza pojazdu, bo moim zdaniem jest jak na Audi C6 w świetnym stanie. Spójrzcie, przyciski ładne, niepoździerane. Tak samo jak tutaj regulacja rusterek, które są podgrzewane, też nie jest zużyta. Tak samo jak tutaj ten przełącznik od regulacji światła. I spójrzcie, jak bardzo ładnie wygląda kierownica. Nie ma praktycznie na niej śladu po wycierań. Skóra jest cała ładnie utrzymana. Tak samo również jak i te przyciski na kierownicy. Spójrzcie sobie na licznik. Jest 209 tysięcy. Nie ma żadnych błędów. Jest tutaj czerwony. Tutaj nisko mamy tempomat. Więc też ważna sprawa. I oczywiście regulacje sensora od świateł, to mieliśmy tam, a tu mamy od wycieraczek przednich. Radio fajnie, bo kolorowe, zawsze przyjemnie. Nie każdy wie, że tutaj Audi ma przycisk do otwierania schowka, proszę bardzo. Bajerek lepszy niż w C7. Dalej, klimatyzacja jest to automatyczna, ale w tej uproszczonej wersji, tutaj jak ustawimy sobie na auto, samo będzie nam dobierało temperaturę. Ale wyłączmy, żeby nie przeszkadzało przy nagrywaniu. No i tu ten środkowy też wygląda świetnie. Spójrzcie na tą gałkę zmiany biegów, mieszek, zero zużycia. Te plastiki nie są tutaj podrapane. Naprawdę autko według mnie prezentuje się świetnie. Tutaj jeszcze mamy cup holder. Podłokietnik też jest ładny. Pod podłokietnikiem jakieś miejsce na kolejny kubek. Troszeczkę się chyba komuś kawki rozlało, ale to drobnostka. No i cóż, dalej możemy jeszcze pokazać schowek w podłokietniku. No i fotele sportowe, fajne, dopasowane do zewnętrznego S-Line'a, bo też to się przede wszystkim przydaje, bo bardzo wygodnie się na nich siedzi. Ja bardzo lubię te wersje tego auta z tymi fotelami. Spójrzcie też na mój fotel, też jest cały, jest dosyć sprężysty, nie ma tu mocnego wygniecienia. Ładnie utrzymany samochodzik. No i tak wspominałem wcześniej, fajna alternatywa dla B8, bo B8 z tak niskim przebiegiem jak tutaj, czyli te 200, niecałe 10 tysięcy, zapłacimy na pewno te same pieniądze, a dostaniemy samochód przeważnie nie tak dobrze wyposażony, no i mniejszy. No ale to też dużo osób podchodzi kwestii wizualnej. Cóż, aucie to wszystko. Zapraszam Was do polubienia tego filmu oraz zostawienia subskrypcji, zajrzenia sobie na moje media społecznościowe i stronę.
czyli mafkarotomoto.pl. Instagram jest to mafkarauta. No i pamiętajcie, u mnie to auto możecie mieć z gwarancją do roku czasu i też nie ponosicie dodatkowej opłaty w urzędzie skarbowym, bo oczywiście wystawiam na nie fakturę VAT marża. I jak nie macie tego auto dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach wrzucam je na lawetę, dołożę lub też mogę je zarejestrować i po prostu sprzedać zarejestrowane. To wszystko, pozdrawiam, hej!